Jest sobota, 19 stycznia. Dzisiejszy fragment Ewangelii przedstawia scenę spotkania Jezusa z celnikiem. Wyobraź sobie Jego codzienną urzędniczą pracę. Niech ten obraz będzie wyraźny i żywy. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do jego uczniów: czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Spójrz na Lewiego, który siedzi w komorze celnej. Jego reakcja na Jezusowe wezwanie jest natychmiastowa i zdecydowana. Popatrz na siebie jak na kogoś, kogo Bóg powołuje do większych rzeczy. Czy potrafisz nazwać postawy i pragnienia, które inspirują Twoje serce do działania? Czy tak jak Lewi jesteś w gotowości, by wstać i za nimi pójść? Posiłek przy jednym stole zazwyczaj spożywamy z rodziną, przyjaciółmi lub osobami, które po prostu lubimy.
Jezus siada do stołu z różnymi ludźmi. Spróbuj dostrzec wśród nich osoby, z którymi być może nie chciałbyś mieć nic wspólnego. Postawa Jezusa jest przejawem niezwykłej otwartości. Ukazuje, że Bóg nie stroni od relacji z człowiekiem, niezależnie od jego grzeszności. Bóg zabiega o zbawienie każdego człowieka. Jezus przychodzi do Lewiego i daje mu misję. W podobny sposób pragnie współpracować z nami. Czy potrafisz dostrzegać, jak przemawia do ciebie przez różne sytuacje i okazje w twoim życiu? Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego: pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Zastanów się, czego jest teraz więcej w twoim sercu? Czy jest to wdzięczność, czy prośba? Porozmawiaj o tym z Bogiem. Odnieś to do swoich planów na najbliższy czas. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.